najpierw poproszę cię o ocenę tego spotkania z Chawiżowem. No wiadomo, zaczynacie ten okres sparingowy dopiero, więc od jakiego meczu według ciebie zaczęliście? Zaczęliśmy na pewno od dobrego meczu. Wszyscy się zaangażowali, walczyliśmy wszyscy razem. No i to poskutkowało, wygraliśmy i jutro jest kolejny mecz, musimy się na niego przygotować. Myślisz, że ten mecz był ciężki? A jeśli tak, to przez to, że właśnie dopiero, nie wiem, zaczynacie te sparingi, czy przez to, że to rywal no, takie ciężkie warunki wam tutaj postawił? Czyli rywal był ciężki, bo zawsze jest ciężko, nieważne jak, trzeba się zawsze przygotować jak najlepiej na rywala. No i musimy zawsze dawać siebie jak najwięcej i to skutkuje za każdym razem. Tak jak teraz wygraliśmy i następnym razem na pewno wygramy jeszcze więcej, jak się cała drużyna zgra. Czy dla ciebie to było duże wyzwanie, żeby dostosować się do tego poziomu bądź co bądź wicemistrzów Polski? Na pewno tak, to bardzo duże. Pierwsze treningi były mega ciężkie i musiałem się wdrożyć w ten taki rytm treningowy, bo jest duży przeskok między NHL-em a seniorską ligą. Ale wdrażam się coraz szybciej i myślę, że to poskutkuje w przyszłości. Tak naprawdę to większość drużyn dopiero względnie niedawno zaczęło przygotowania do nowego sezonu. No ale dla ciebie to jest chyba dość intensywny czas, przez to, że tutaj grasz z Gieksą, byłeś na jednym zgrupowaniu, za chwilę idziesz na następne, więc no chyba nie masz kiedy odpocząć. No za bardzo nie, ale muszę się zregenerować i dawać sobie jak najwięcej na każdym meczu i treningu. Ale dla ciebie to jest w ogóle taki ciężki początek sezonu, czy wręcz fajnie, że tak intensywny jest ten początek? Właśnie bardzo fajnie, że jest taki intensywny, bo mogę się przyzwyczaić do takiej już szybszej gry. To na koniec zapytam, jaki jest twój indywidualny cel na ten sezon? Ligowy, reprezentacyjny? Cel? No to zdobyć mistrza oczywiście, zdać siebie jak najwięcej. No i oby to poskutkowało, żebyśmy byli pierwsi. No i musimy to wygrać po prostu.